The democracy, which is certainly not in good shape at the moment. Dokładnie tak, zgadzam się i to jest coś, co ja również chciałbym robić. Dokładnie teraz chciałbym się zająć zachowaniem, utrwaleniem demokracji, która nie jest w dobrej kondycji. O, w Polsce zupełnie nie jest dobrej. Yeah, in Poland it's in very poor condition. Właśnie został postawiony przy niej taki wielki znak zapytania. It was written a big question mark, it was written just by this word, by democracy, right? Yeah. Diabeł. A to jest, co? A to jest... Słabości takie, można mieć obawy, no. Ale nie takie jak my, nie. Ona znacznie mocniej już ma w domu. Szczególna to okazja, bo gościmy dzisiaj wybitnego artystę, którego cieplutko witam, pana Jana Tomaszewskiego. Witam wszystkich państwa Półtuszczan, szczególnie ciepło witamy parlamentarzystów, witamy pana premiera Jarosława Kaczyńskiego, witam pana posła Henryka Kowalczyka, tutaj posła naszej ziemi, ziemi półtuskiej. Wiem, że pan szef naszej Komisji Łączności Polaków z zagranicy, pan poseł Adam Lipiński, także ma tutaj do nas dotrzeć, także serdecznie państwa witam. Oddaję głos artyście, państwu życzymy dobrego wieczoru. A ja od razu przekazuję głos panu redaktorowi Ochockiemu z Republiki. To jest taka telewizja Republika. Dzięki. Jakby widzę tutaj dwa takie pola, gdzie ujawnia się to, co go naprawdę nurtuje. To uderzyło mnie, że symbolem, który tu chyba najczęściej występuje, jest krzyż. Jest ryba, jest wino, więc symbole jak najbardziej chrześcijańskie, jest diabeł. Obecność zła jest rzeczywiście, tutaj oko artysty jest wyostrzone na tą obecność zła, więc motyw szatana też się pojawia. I ten motyw szatana prowadzi mnie do tego drugiego pola, które jest bardzo obecne w twórczości Jana Tomaszewskiego, to jest polityka. To jest polityka i społeczeństwo, ludzie jednym słowem. Bardzo się cieszę, że taka wystawa tutaj zaistniała, Janka Tomaszewskiego, artysty, który powiedział do mnie, jak tutaj wchodziłem, że przecież wiem, co mam mówić i tak jest genialny. No to nie pozostaje nic innego, jak przychylić się do tej opinii. Kiedy twórca Jan Tomaszewski, zaangażowany tak bardzo mocno w te jakby obszary normalności, tak bym to ujął, ma czas na tego typu działanie. No widać ma. No serdecznie dziękuję, a Jankowi gratuluję. Moje obrazy nie są, żeby się podobały. Moje, właściwie nie obrazy, moje rysunki są po to, żeby myśleć. Myślenie boli, ale jakoś to się da się jakoś to przepchać. W każdym razie każdy mój rysunek to jest opowiadanie, to jest nowelka. Daję temat, a resztę kombinujcie sami. I to jest wszystko. Dziękuję uprzejmie i przekazuję jeszcze mikrofon mojej przyjaciółce, znanej aktorce Beacie Fidom. Jest mi niezwykle przyjemnie, że mogę serdecznie podziękować za jakże cenną pomoc w organizacji dzisiejszego wernisażu panu Bogdanowi Pieńkosowi. Chciałabym bardzo wyrazić wdzięczność za wsparcie panu posłowi Henrykowi Kowalczykowi, a także panu mecenasowi Ireneuszowi Purgaczowi. Bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Jeszcze. Ponieważ jesteśmy w Domu Polonii, równie serdecznie i ogromnie ciepło chciałabym podziękować za wkład i organizację i pomoc przy przygotowaniu panu Michałowi Kisielowi i Wiesławowi Trzcińskiemu oraz wszystkim innym pracownikom, którzy brali udział w organizacji wernisażu. Jeszcze raz dziękuję. A jeszcze chciałbym tylko dodać, że tutaj bardzo mi pomógł, taka była, jest organizacja, na którą wszyscy narzekają, że tylko pobiera pieniądze,
To jest Zaiks. Otóż proszę Państwa, ten Zaiks nie tylko, że bierze pieniądze, ale on też pomaga. I Zaiks mi bardzo pomógł w tym wszystkim, żebym ja właśnie to, co Ty mówiłeś, żebym ja miał trochę czasu, żeby to narysować wszystko i przemyśleć. Dziękuję bardzo. Super. Uważamy za otwarty wernisaż. Proszę Państwa, witam tutaj wszystkich naszych widzów w pięknym zamku w Półtusku, albo jak to woli, jedna druga Tusku, jedna czwarta Tusku, wszystko jedno. Piękny zamek, najważniejsze to jest to. I druga sprawa, że ten zamek przyjął tutaj moje rysunki, które nie są wcale do podobania, tylko do tego, żeby pomyśleć. A to jak ja mówiłem na początku, myślenie boli. I witam tutaj po pierwsze mojego brata serdecznego, który jest dla mnie bratem ciotecznym, dla innych jest prezesem, a dla innych jest premierem. Ale naprawdę to powiem w tajemnicy, generalissimus. Albo może cesarzem. A może cesarzem. Oprócz tego witam. Szanowni Państwo, witam również pana Antoniego. Nazywam się Antoni Krause. Jestem tutaj nie przypadkiem. Bardzo dziękuję, że mogłem zobaczyć wystawę pana rysunków pana Jana Tomaszewskiego. Jestem reżyserem filmowym, ale również studiowałem długi czas malarstwo na Akademii, a wcześniej w Liceum Sztuk Plastycznych w Warszawie. Z radością obejrzałem rysunki autora Jana Tomaszewskiego, ponieważ zdumiewające, jak te rysunki się ruszają, jakie one są nie tylko ekspresyjne, ale ruchome. To pierwszy raz z czymś takim się spotkałem. Niezwykłe zjawisko. Bardzo bym prosił o plakat wystawy, bo na tym plakacie jest twój autoportret i on jest naprawdę nie, odwrotnie, z wielkimi, wspaniałymi oczami i myślę, że w tym jest kwintesencja rzeczywiście twojej twórczości. Oraz witam jeszcze tutaj mojego przyjaciela, siedzi tutaj koło mnie zaraz Jacek Maślankiewicz, Masełko. No cieszę się, że jestem tutaj, no, z tobą, my artyści, tak bym to bardzo ładnie ujął, wystawa rysunku Janka Tomaszewskiego, no jest znakomitym pretekstem, ponieważ to jest taka sztuka zaangażowana, powiedziałbym. Janek o tym mówił na otwarciu, ja też próbowałem, no zobaczymy co dalej, spadł na artystę i twórcę pewien taki obowiązek prowadzenia, jak rozumiem, tego spotkania, to niech sobie chłop radzi. Dziękuję Państwu, dziękuję Tobie, będę sobie dalej radził, a teraz ciekawe, co mój brato, kuzyn, bo po niemiecku to jest kuzyn, a po polsku to jest brat cioteczny, czyli co mój brat cioteczny ma do powiedzenia. Na dole jest bardzo interesująca wystawa, po części znane mi rzeczy, po części nieznane, nad którymi rzeczywiście można się zastanawiać. Wiem, że historycy sztuki potrafią patrzeć na obraz i czytać z niego różne rzeczy, których nie historycy sztuki albo nie artyści odczytać nie potrafią. Symbolikę różnego rodzaju, często w tych dawnych czasach ona była, można powiedzieć, skanonizowana, taka zupełnie jasna, jednoznaczna. Dzisiaj jest inaczej, ale sądzę, że z tego wszystkiego, co Janek rysuje, maluje rzadziej, ale także przecież maluje. Można odczytać pewne przesłanie odnoszące się zarówno do sfery wartości, mówię tutaj o tym, co w sztuce, a nie o tym, co w życiu, i przesłanie, które ma być no, pewnym wyzwaniem wobec tej rzeczywistości, w której żyjemy. To znaczy i tej rzeczywistości, która odnosi się do sfery sztuki, gdzie
wartości, bardzo ryzykuję to mówiąc, ale zostały jednak w ogromnej mierze odrzucone w tym głównym nurcie, jak i do tej rzeczywistości, którą Janek opisuje, też nie bez niemałego zaangażowania, rzeczywistości, która jest poza sztuką, rzeczywistości społecznej czy nawet politycznej, no, która jest także w kryzysie i ten kryzys w tym wszystkim, co zostało tutaj przedstawione, a wiem, że to jest tylko niewielka część tego, co można by przedstawić, jest bardzo widoczny. Ja też pozwolę sobie odwołać się do wspomnień już z czasów odległych. Pamiętam twórczość Janka, no bardzo jeszcze wtedy młodego, bo jeszcze ucznia szkolnego, w 68 roku, w marcu 68 roku. Mnóstwo, wydaje mi się, że bardzo pomysłowych, w każdym razie wtedy mnie to bardzo bawiło, karykatur, które opisywały te wydarzenia, opisywały ZOMO, czyli wtedy to się nazywało Golędzinowem, te psy w hełmach z napisem MO, czy tam Golędzinów, no i mnóstwo różnego rodzaju rzeczy. Moczar, główny negatywny bohater tamtego czasu. Krótko mówiąc, to zaangażowanie było wczesne, bardzo wczesne. Nie wiem, co z tego pozostało, czy w ogóle coś z tego pozostało, ale świetnie to pamiętam. To było produkowane od tak sobie, ale było także produkowane do użytku, po to, żeby to gdzieś w postaci takich no, ulotek, czegoś w rodzaju ulotek, takich malutkich plakatów rozpowszechniać. Czyli Janek zaczynał, no bo można powiedzieć, że zaczynał, chociaż malował od dzieciństwa, od tej sfery i w jakiejś mierze, no nie chcę powiedzieć, że kończy, ale w każdym razie, ale w każdym razie już w wieku dojrzałym, mocno dojrzałym, to kontynuuje. I jeszcze jedną rzecz przypomnę, jeżeli tutaj już zostałem wywołany do tablicy, do kominka właśnie. Otóż najśmieszniejszą rzeczą, jaką w życiu robiłem, to jest uczenie Janka Angielskiego. To jest, powtarzam, najśmieszniejsza rzecz, no mam antytalent językowy okrutny, niemniej w roku pańskim 65 byliśmy razem na wakacje. Janek miał jakieś tam kłopoty, już nie będę ich opisywał, żeby go nie kompromitować. Jest kompromitowany. I musiał się trochę tego uczyć. No i tym, którego uczył, byłem ja, co powtarzam, było bardzo zabawne. No ale tak było. I w trakcie tych lekcji Janek jedną ręką, znaczy tak patrzył na ten podręcznik, coś tam mówił, a jedną ręką rysował obrazy, które nie były polityczne, ale też był w nich pewien element, można powiedzieć, mściwości, tak jak wobec Moczara czy innych. Mianowicie rysował swojego nauczyciela od angielskiego. Do dziś dnia pamiętam, że nazywał się Poliwka, w różnych niedobrych okolicznościach, na przykład w Brytwannie. I robił to rzeczywiście niebywale sprawnie. To znaczy ma to coś, co się nazywa, zdaje się, kreską. Znaczy kreska to też jest coś charakterystycznego dla czyjegoś rysunku, ale tutaj mówię o czymś innym. To znaczy o takiej ogromnej sprawności, która powoduje, że ktoś, kto nie jest malarzem, w ogóle nic z tym nie ma wspólnego, i żadnych w tej dziedzinie zdolności nie przejawia, nie widzi, co jest rysowane i w pewnym momencie jest ta jedna kreska i następuje to, co niektórzy filozofowie opisywali, to ujawnienie jakby istoty rzeczy. I to właśnie wtedy mogłem dostrzec, a poza tym, poza tą sprawnością, no, przynajmniej jak dla 15 czy 16-latka, bo Janek miał wtedy lat 15, a ja 16, było to bardzo zabawne. Czy dzisiaj by było, nie wiem, ale w każdym razie, bo tak było. I o tym też chciałem opowiedzieć, bo dobrze to zapamiętałem.